Marszałek, Wysoka Izbo. Od pierwszego dnia, 24 lutego, Konfederacja zajmuje jasno stanowisko potępiające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zajmujemy to stanowisko, ponieważ stoimy pryncypialnie na pozycjach suwerenności państw i nienaruszalności, integralności terytorialnej państw w Europie. Tak, to jest warunek do tego, żeby w Europie panował pokój. Warunek do tego, żeby również polskie interesy nie były naruszane. I staramy się w przestrzeni międzynarodowej, staramy się w polityce międzynarodowej, by ta zasada była stosowana konsekwentnie. Dlatego też nasze środowiska, chyba jako jedyne na polskiej scenie politycznej, od lat, od już prawie ćwierć wieku, sprzeciwiały się temu, żeby z niepodległej Jugosławii, obecnie Serbii, wykrajać Kosowo za pomocą zbrojnej interwencji. Sprzeciwialiśmy się, kiedy na koniec lat 90. były bombardowania Jugosławii, które pochłonęły między 500 a 2000 ofiar cywilnych, których niszczono infrastrukturę energetyczną, niszczono mosty, uderzano w pociągi cywilne, oczywiście przez przypadek, ale tak się dzieje na wojnie, kiedy jest interwencja zbrojna, tak? Tak wtedy tłumaczono, kiedy bombardowana była Jugosławia. A finałem bombardowania Jugosławii, agresji zbrojnej, niestety państw Zachodu przeciwko Jugosławii, było wykrojenie z argumentów etnicznych, językowych Kosowa z Serbii. Dzisiaj wtedy to potępialiśmy i dzisiaj potępiamy również naruszanie nienaruszalności, integralności terytorialnej Ukrainy i jej prawa do suwerenności. Jednocześnie w tej uchwale jest mowa o sankcjach. I oczywiście łamanie prawa międzynarodowego, do jakiego dochodzi w sposób rażący podczas wojny na Ukrainie ze strony rosyjskiej, domaga się potępienia, domaga się retorsji. Ale jednocześnie zwracamy uwagę, że sankcje nie mogą wyrządzać większej szkody tym, którzy sankcje nakładają, niż tym, którzy są celem tych sankcji. A dzisiaj niestety jest tak, że również w Polsce mamy do czynienia z problemami z powodu tych sankcji. Pytanie oczywiście, które musi być stawiane, nie jest stawiane w tej Izbie przy żadnej innej debacie, więc stawiamy je o skuteczność tych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. To też trzeba zadawać pytanie i dyskutować na ten temat. Nie przyjmować tego jako schemat. Szanowni Państwo, wreszcie wyrażamy przy tej okazji jednoznaczne stanowisko, że w interesie jest Polski jest, żeby Rosja tę wojnę przegrała. Oczywiście, żeby integralność i suwerenność Ukrainy została zachowana. Ale w interesie Polski jest, żeby nie dać się do tej wojny wciągnąć. I to jest zadanie dla całej polskiej klasy politycznej, a nie te rozgrywki, które obserwujemy obecnie. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Zalewski w imieniu Koła Polskiego.